Ruch Radzionków to w ostatnich latach wyjątkowo pechowy dla Piasta przeciwnik. Tak, no ja sam tego doświadczyłem, będąc w Piaście Gliwice, gdzie na Radzionkowie przegraliśmy 3-0. W październiku 2010 roku po rozegraniu 13 spotkań Piast Gliwice mógł szczycić się mianem drużyny niepokonanej. W 14 kolejce pojechał jednak do Radzionkowa. Bohaterem tamtego spotkania został bramkarz Ruchu Seweryn Kiełpin. W piątkowym spotkaniu obu drużyn przy Okrzei 25-letni goalkeeper znów błysnął talentem, a popularne Cidry, wygrywając 1-0, jako pierwsze zdobyły w ligowym meczu gliwicką twierdzę. Cóż, na pewno czujemy bardzo duże zadowolenie ze zdobyczy punktowej, stuprocentowej zdobyczy punktowej. Czujemy wielką satysfakcję, że przełamaliśmy tą dobrą pasę Piasta i wreszcie Piast może dopisać sobie jedynkę, jeżeli chodzi o porażki u siebie. Początkowo nic jednak nie zapowiadało takiego obrotu sprawy. Piast zaczął w swoim stylu, czyli bardzo pewnie już od pierwszych minut. Najpierw jednak minimalnie spudłował Rafał Pietrzak, a następnie piekielnie mocny strzał Rubena Hurado fantastycznie wybronił Kiełpin. Mieli sytuację, oni w ostatnich spotkaniach pokazali, że od początku ruszają, bo jakoś to tam widać, że w tych końcówkach tych sił im brakuje, ale wybroniliśmy się skutecznie. Podobnych interwencji bramkarz Ruchu miał tego dnia więcej. Szczególnie w drugiej połowie, gdy Piast rzucił pod bramkę gości wszystkie swoje siły. To, że Radzionkowianie wywieźli z Gliwic 3 punkty, zawdzięczają przede wszystkim Kiełpinowi. W 58 minucie bramkarz gości poczuł się już na tyle pewnie, że pozwolił sobie nawet na krótki pokaz żonglerki. Fajnie się weszło w mecz, szczególnie tą pierwszą interwencją, gdzieś tam na instynkt wybroniłem i wtedy wiadomo, że bramkarzowi troszkę lepiej się broni. Gdzieś grałem u siebie, bo mieszkam tutaj niedaleko i na pewno gdzieś te ściany tego miasta może troszkę pomogły. Jedyna bramka meczu padła w 28 minucie. Krzysztof Danielewicz tak sprytnie zacentrował piłkę w pole karne, że ta wpadła do siatki tuż obok zaskoczonego Szmatuły. Niepotrzebną taką głupią bramkę straciliśmy, później goniliśmy ten wynik. Wiadomo, później Radzionków wyprowadzał groźne kontry i mogło skończyć się dużo wyżej dla nich, ale gdybyśmy strzelili w pierwszej połowie, tam po razie dwie sytuacje mieliśmy 100%, to moglibyśmy ten mecz wygrać. No mówmy się, że Piast gra u siebie, tak? Piast gra awans i atakować musi, a my strzeliliśmy bramkę i skutecznie kontratakowaliśmy, także no, cieszymy się z tych trzech punktów, bo było dla nas bardzo ważne. Gliwiczanie mogli błyskawicznie wyrównać, ale po strzale Rubena piłka odbiła się najpierw od prawego słupka, a następnie od lewego i wyszła w pole. Mieliśmy swoje sytuacje przed bramką, po bramce, nie trafialiśmy. Radzionków, tak powiedział trener, zagrał konsekwentnie. Dlatego myślę, że to jest główny powód tego, że dzisiaj nie zwyciężyliśmy. W drugiej połowie trener Marcin Brosz w miejsce nieźle spisującego się Pietrzaka wpuścił Adriana Świątka. Staraliśmy się zagrać bardziej ofensywnie. Adrian Świątek miał wzmocnić linię ataku i to była przyczyna tej zmiany. Trzeba przyznać, że ten filigranowy napastnik bardzo dobrze zaprezentował się na pozycji skrzydłowego. Po jego dośrodkowaniach pod bramką Kiełpina robiło się naprawdę gorąco. Mecz dla kibiców był bardzo dobry. Szkoda, że nie dla naszych, bo niestety nie wygraliśmy dzisiaj, ale jeszcze mamy dużo kolejek do końca i będziemy walczyć. Goście też mieli jednak w drugiej połowie swoje sytuacje. Na pewno pokazaliśmy się z dobrej strony, cieszymy się, bo pomimo tego, że wygraliśmy 1-0, to mieliśmy jeszcze swoje sytuacje, żeby podwyższyć i byłoby na pewno bardzo bardziej spokojnie w końcówce, ale no tak jak mówię, no, w tej lidze trzeba każdemu te punkty wyszarpać, każdy walczy, także cieszymy się bardzo z tego, że zwyciężyliśmy. To zwycięstwo nas wiele kosztowało, bo zespół naprawdę włożył dużo wiary przede wszystkim w to zwycięstwo i wiary w swoje poczynania. Ten monolit na pewno było widać przede wszystkim w drugiej połowie, która była dla nas bardzo ciężka, bo Piast nas zepchnął do bardzo niskiej defensywy. Natomiast naprawdę bardzo fajna asekuracja, wzajemna komunikacja pomogła nam w tym, że ta bramka nie padła. Natomiast też musimy sobie szanować sytuacje, które stwarzamy na tak bardzo ciężkim terenie, bo było ich kilka i mogliśmy losy tego spotkania na pewno wcześniej rozstrzygnąć. Nie wiadomo jeszcze, jak w tej kolejce zagrają najgroźniejsi rywale Piasta, ale przy bardzo wyrównanej czołówce piątkowa porażka może mocno skomplikować sprawę ewentualnego awansu Gliwiczan do Ekstraklasy. Na pewno przegraliśmy bardzo ważne spotkanie, które planowaliśmy rozegrać całkowicie inaczej. Nie będziemy też szukać winnych, jesteśmy odpowiedzialni za to my. Natomiast chcemy zrobić wszystko, żeby się w najbliższym meczu zrehabilitować. To jest nasz cel główny
I to jest gdyby nasze główne zadanie przez ten tydzień. No jeszcze nie straconego, no, tak jak powiedziałem, zostało jeszcze 6 kolejek, to jest bardzo dużo, więc do zdobycia 18 punktów i będziemy starać się wszystkie mecze wygrać.